To skrótobójczy mord dokonany na polskich oficerach, urzędnikach administracji państwowych, lekarzach, naukowcach i duchownych, którzy zginęli zakopani bezimiennie w masowych dołach cmentarnych w Katyniu, Charkowie, Miednoje oraz tych, którzy zabijani byli w więzieniach i grzebani w nieustalonych dotąd miejscach. W maju 1994 roku zastępca szefa Służby Bezpieczeństwa w Kijowie, Andrzej Chomicz, przekazał zastępcy prokuratora generalnego RP, Stefanowi Śnieżko, dokument nazywany Ukraińską Listą Katyńską. Jest to spis 3435 nazwisk polskich obywateli, którzy w 1940 roku zostali zamordowani w Kijowie, Charkowie i Chersonie. Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy. Jan Paweł II.